projekt, który chcemy wdrożyć, jest skierowany do dzieci w chwili obecnej klas trzecich, które od przyszłego roku rozpoczną naukę w klasach czwartych. Chcielibyśmy utworzyć w porozumieniu z miastem Bełchatów, jak i również z klubem Skra Bełchatów klasę sportowo-językową. Klasa, w której dzieci będą uczyć się rzemiosła piłki siatkowe, jak i również zdobywać swoją wiedzę. Chcemy, aby w tej klasie był nacisk postawiony nie tylko na kwestie sportowe, ale również na naukę. Dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Urzędu Miasta o dodatkowe godziny języka angielskiego i taka prośba została pozytywnie rozpatrzona i w tej klasie będą zwiększone godziny języka angielskiego. Oczywiście wszystkie inne przedmioty też będziemy zwracać uwagę na wysoki poziom, bo chcielibyśmy, żeby w tej grupie, która się tam znajdzie, oczywiście ten poziom i sportowy, i naukowy, żeby był jak największy i o to nam głównie chodzi. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie fundacji www.fundacjawlazłego.pl. Tam też są wszystkie informacje odnośnie dat, które założyliśmy sobie na rekrutację, jak i również dni otwarte w Szkole Podstawowej nr 1, które odbędą się 10 marca. Serdecznie zapraszamy rodziców, chętnych dzieci, którzy chcą uzyskać jakiekolwiek informacje. Wtedy będziemy dostępni i postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. To spotkanie odbędzie się w sali nr 16B o godzinie 10 marca. Później przeprowadzimy rekrutację, która będzie połączona test języka angielskiego, jak i również test sprawnościowy. To będzie 8 kwietnia. Tutaj na hali Energia. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich. Staramy się, żeby ta liczba była około 20 uczniów. Oczywiście wiadomo, że się będziemy poruszać mniej więcej około tej liczby z jednego względu, żeby praca w tej grupie była jak najlepsza, jak najefektywniejsza i pod kątem sportowym, jak i również pod kątem naukowym. Jest wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i jeżeli ta klasa będzie prowadzona z taką myślą i z taką filozofią, jak sobie założymy, to jak najbardziej chcielibyśmy kontynuować, żeby roczniki oczywiście wchodziły do czwartej, będzie kontynuacja w piątej i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to wszystko zafunkcjonuje tak jak tego oczekujemy, to oczywiście chciałbym też to prowadzić dalej, czyli przez liceum. Chciałbym stworzyć oprócz fajnej grupy dzieci, również taką fajną grupę z rodzicami, jak i również z pedagogami, którzy będą w tej klasie nauczać. I chciałbym, żeby cała ta społeczność była taką jedną wielką rodziną, żebyśmy się wszyscy razem wspierali, bo to tylko i wyłącznie wtedy ma sens, jeżeli rodzice też uczestniczą w takim życiu klasowym. Będzie wiele takich fajnych produktów, które dostarczymy dzieciom poprzez wyjazdy naukowo-sportowe, gdzie będziemy oczywiście też kontynuować tą lekcję języka angielskiego i żeby dzieci miały cały czas styczność z tym językiem. I do tego są też potrzebni rodzice, więc jak już ogłosimy klasę, nabór do tej klasy zostanie zakończony, to oczywiście spotkamy się z rodzicami, powiemy, jak to dokładnie ma wyglądać, funkcjonować, czego byśmy od nich oczekiwali i mam nadzieję, że wszyscy czynnie wezmą udział w tej klasie.